Witam 22 maja. Przypomnijmy sobie dzisiaj WIG20 w skali dziennej. Z wykresu tygodniowego pamiętamy, że cały ruch spadkowy wytracił swój impet tutaj na zniesieniu 78,6 tej bazowej fali wzrostowej. No i dzisiaj chciałbym tutaj właśnie posiłkując się wykresem w skali dziennej wprowadzić strefę 2212-2215. To jest węzeł, który składa się tylko z dwóch elementów. Zniesienie 61,8 tej właśnie wspomnianej przed momentem fali i zniesienie 23,6 ostatniej z kolei pod fali spadkowej. To według mnie tworzy dość wiarygodny, krótkoterminowy węzeł podażowy. No i myślę, że ewentualne przełamanie takiej strefy, czyli 2212-15, byłoby wskazaniem sugerującym możliwość przedłużenia się, czy też po prostu wejścia rynku warszawskiego w kolejną fazę odreagowania. Na razie kłopoty z pokonaniem tej strefy, natomiast no, pozytywną kwestią pozostaje to, że jest respektowane to zniesienie 78,6. Ja tam na wykresie tygodniowym wprowadziłem konkretną zaporę popytową 2150-2155, więc to jest w tej chwili respektowane wsparcie, no, ale tym sygnałem uwiarygodniającym ruch wykreowany z wymienionego przedziału byłoby właśnie pokonanie 2212-2215. Więc tak wygląda WIG20 w skali dziennej i zobaczmy niezwykle ciekawą sytuację na kontraktach. No jest to związane przede wszystkim z tym, że w końcu kupującym udało się przedrzeć ponad wyraźnie respektowany lokalny węzeł podażowy 2180-92 i to jest oczywiście nawiązanie do przedpołudniowej fazy dzisiejszego handlu. Zgodnie z oczekiwaniami po przełamaniu tej strefy popyt dalej inicjował w dość ofensywny sposób, jak na ostatnie czasy działania, w efekcie czego kontrakty znalazły się w rejonie kolejnego, dobrze znanego nam zgrupowania 2211-16. Gdy transakcje były zawierane w tym rejonie, dość nieoczekiwanie, chociaż z punktu widzenia techniki można było w zasadzie przewidywać w ujęciu intradayowym taki scenariusz, ale nastąpił silny wzrost presji podażowej w Niemczech, czy też ogólnie na rynkach bazowych. No i kontrakty powróciły do przedziału 2188-92. Ta strefa oczywiście może teraz pełnić rolę wsparcia, również klasycznego wsparcia, ale póki co utrzymujemy się ponad tym węzłem, który posiada wzmocnienie dodatkowe w postaci zniesienia 38,2 całego wykreowanego już ruchu wzrostowego, więc to jest istotny element. Przełamanie tej strefy no nie byłby najszczęśliwszym sygnałem, przynajmniej w tym ujęciu intradayowym dla kupujących. Mogłoby to się zakończyć jeszcze silniejszym akcentem podażowym. Na razie strefa pełni rolę wsparcia, a wyzwaniem dla byków pozostaje węzeł 2211-16. Kolejna zapora podażowa to 2231-34. Czyli relatywnie wąski, trzypunktowy kanał cenowy też składa się ze stosunkowo istotnych zniesień wewnętrznych. Na razie mamy wzrost aktywności podaży w rejonie 2211-16, ale utrzymujemy się ponad wsparciem 2188-92. Indeks DAX, w zasadzie wszystko to, co mówiłem w ostatnim komentarzu wideo, no, mógłbym dzisiaj powtórzyć, bo tutaj nie zaszły wielkie zmiany pomimo dzisiejszego wzrostu presji podażowej. Indeks utrzymuje się cały czas ponad wsparciem 11902, 11982, które to wsparcie w sensie technicznym rzeczywiście plasuje się dość wysoko w hierarchii ważności. Dwa zniesienia kluczowe 23,6, 38,2, ta symetria
dolna linia kanału. Te elementy są już nam dobrze znane, wielokrotnie o tym wspominałem, więc przełamanie takiej strefy wygenerowałoby sygnał słabości, głównie w kontekście nieudanej próby pokonania 12283, 12330, a to z kolei bardzo ważna strefa oporu wyznaczona na bazie 61,8 całego ruchu spadkowego, czyli zapoczątkowanego w styczniu z 2018 roku. Więc to jest wykres oczywiście w skali tygodniowej, więc to jest dosyć istotna tutaj kwestia w tej chwili, by no, przede wszystkim z perspektywy posiadaczy długich pozycji nie doszło do sforsowania 11902, 11982, bo taki przebieg zdarzeń sugerowałby możliwość jednak pogłębienia się ruchu spadkowego, nawet uwzględniając tutaj możliwość przetestowania zniesienia 38,2 całego ruchu wzrostowego, czyli 11,592. Więc bez przełomu na razie, jeśli chodzi o indeks DAX. I podobnie na S&P. Tutaj ważną rolę pełni 2810-2813, by komu udało się bez problemu wybronić wsparcie Fibonacciego. Nie udało się natomiast pokonać zniesienia 61,8 tej wykreowanej fali spadkowej, poziom 2895. Więc to jest taki pierwszy cel dla popytu. Negatywne wskazanie, no to oczywiście negacja 2810, 2813. Już eksponowałem tą kwestię dwa dni temu. Wiązałoby się to także z przełamaniem tej dolnej, na razie respektowanej linii kanału. Dziękuję bardzo.